Cześć, z tej strony Dyziopianka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii DG. Co, dzisiaj jestem sam, bo Bartek pojechał w jakąś trasę zarobić jakieś parę groszy ciężarówką. Tutaj w tej firmie, w której on pracuje, ja tam już niby jestem zatrudniony, ale już tam nie pracuję, po prostu nie jeżdżę. Nie wiem, czy oni mnie tam zwolnili, czy nie. Nie mam pojęcia. Ale pokażę wam, bo kupiliśmy nowe auto. Tutaj muszę otworzyć. Ha, widzowie, no i to jest ten samochód. Zobaczcie, jaki ładny Seat Leon. Specjalnie kupiliśmy na tą okazję. W sensie, no nie na okazję, bo z Poloneza okazało się, że mamy ubezpieczenie i coś tam nam dali, jakieś pieniądze z ubezpieczenia. Oczywiście jeszcze dołożyliśmy. No i taki jest ten samochód. Pokażę wam. O, on się tam zapala. Zobaczcie, taki. Jak dla mnie to jest bardzo dobry samochód, idealny jak na moją, na mnie i na Bartka. Idealnie nam wystarcza i po prostu pasuje nam. Nie jest drogi, idealnie. Dobra, zaparkujemy tutaj na dworze. Pokażę wam, widzowie, bo dzisiaj to raczej pójdziemy, może krowy nakarmimy czy coś. Ale tu... Kurde. Co jest, grady? Co tu policja robi? Dzień dobry. Pan Kuba? Ale o co chodzi? Pan Kuba czy nie? No oczywiście, tak. Tutaj proszę pana, daję panu list. Wezwanie na komendę miejską policji tutaj w Jeziorze Gostyńskim. Ale... O kurczę, widzowie, wezwanie w trybie natychmiastowym. Ale... Nie będę pana pchać wyradiowo, bo wiem, że pan jest chyba normalnym obywatelem. Jak nie, to znajdziemy pana. Do widzenia. Ale... Cholera jasna, widzowie, to ja muszę jechać na komendę. Jadę to wyjaśnić. Bo o co tu? Przecież ja nic złego nie zrobię. Chyba, że chodzi... A co jeżeli, widzowie, chodzi o... o tę tą wycinkę drzew. Cholera jasna. Co jeżeli oni się dowiedzieli? Ten policjant, co to wtedy przyjechał, powiedział, że tam kamery są. Cholera. Zobaczcie, widzowie, wybudowali tą komendę. Tam jakieś jeszcze sklepy czy coś. Ale kurde! Nie wiem. Dlaczego akurat... A dlaczego oni akurat do mnie zadzwonili? Przyjechali, żebym ja przyjechał. Dobra. Idę, może to jest jakiś badacz czy coś. Miejmy na taką nadzieję. Kurczę. Światła muszę zgasić, dobra. Idziemy tu. Gdzie jest ten policjant? O, dzień dobry. Witam, zapraszam. Ja z panem... Aha, tak. Ale to taki sati? Dobrze, na sobie usiądzie na spokojnie. No siada. Dobrze. Moje imię i nazwisko tutaj Maciej Bagieta. Starszy posterunkowy. Cała tutaj przesłuchanie się nagrywa. Dobrze, proszę pana, co to było za nielegalna wycinka drzew i utopienie auta? Ale ja nic... I zajmuj tą kamerę, pan. Co to ma znaczyć? Dobra, widzowie, właśnie wyszedłem z komendy. Cholera jasna, wiedzą o wszystkim. Wszystko już im powiedziałem. Oni powiedzieli, że wujkiem i Bartkiem się zajmą też. Cholera. I mam mieć jakąś rozprawę w sądzie. Powiedzieli, że będę miał rozprawę w sądzie i że tak łatwo się z tego nie wywinę i że mogą mnie nawet do więzienia wsadzić za to. I za to, że utopiłem samochód i za to, że uciekałem i że nie składałem fałszywe zdania wcześniej. Cholera jasna, widzowie. Nie spodziewałem się, że aż tak. Cholera. I jeszcze zadzwonił do mnie, widziałem SMS-a, znaczy od wujka. Że mam przyjechać do jakiejś restauracji, wysłał mi pineskę, właśnie tam jadę. Powiedział mi, że musimy się pilnie spotkać, że mają jakąś ważną sprawę. Więc jadę tam, ale
cholera jasna, bo nie wiem, o co może chodzić. Pewnie chodziło o to samo, pewnie też był jako będzie, albo nie wiem, no cholera. Więc nie spodziewałem się, że aż tak będzie. Że się w ogóle dowiedzą o tym, no kurczę, tam skąd oni mają mieć kamery w lesie. A widziałem ten monitoring i mają ten monitoring z tej firmy transportowej. I podobno mnie zwolnili z tej firmy transportowej. I podobno jak Bartek wróci, to też mają go zwolnić z tej firmy. Kurde. Widzowie. Strasznie się. No dziwne. Dziwna sytuacja. Strasznie się dziwnie podziało. No i co widzowie? No będzie trzeba pewnie pójść do sądu, no i wziąć sprawę nie w swoje ręce, tylko po prostu. To przyznać się, no najwyżej. Kurczę, oby to się tylko było karą finansową, a nie więzieniem. Bo do więzienia to ja nie chcę iść, na pewno. No nie wiem, zobaczymy. Jedziemy na razie do tego, do wujka. Ciekawe co on chce. Zaraz się wszystkiego dowiem od wujka, o co mu chodzi. Cisnę nawet po prostu, bo zastanawia mnie to, czy wujek ma jakąś sprawę do mnie, czy ma sprawę, czy też do niego przyszli z tym, czy znaleźli to, że on mógł akurat w końcu tego Lublina, czy znaleźli jego jakieś tam przekręty finansowe, które on robił z wypożyczalnią i nie tylko z tymi biznesami, bo wujek tak łatwo się nie dorobił, w sensie łatwo się dorobił, bo dużo złego zrobił. Jakieś oszustwa podatkowe, przekręty, nie płacił podatku. No i jakieś różne tego typu rzeczy. Mogą go wsadzić po prostu za bardzo długo, jeżeli to odkryją. A nie wiem, czy to odkryli, czy nie. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Dobra, jesteśmy tutaj. To tu chyba miałem przyjechać. Cholera, nie ma gdzie zaparkować tutaj. Ale ludzie stają. Nie staję tu. A tu? Dobra, tu już jest lepiej. Wjeżdżam. Cholera. A co to? A to nie jest ciężarówka Bart? Tak, tam jest Bartek. Co on tu robi? Cholera. Dobra. Bartek, co ty? Bartek? Co ty tu robisz? No to zjechałem sobie, bo słyszałem, że otworzyli tutaj fajną restaurację. I sobie tutaj pauzę kręcę, co? Aha. Mam złe wieści. Byłem na komendzie. Zostałem w ogóle wezwanie jakieś w trybie natychmiastowym na komendę. Wzięli wszystko, wiedzą o wszystkim. O tym, żeśmy robili nielegalną wycinkę drzew, że składaliśmy jakieś fałszywe zeznania i mają mieć rozprawę w sądzie. Ja chyba jestem najmniej, bo tam nie ma, znają moje tożsamości. No, powiedzieli właśnie, że wiedzą o tobie też. No jak mają wiedzieć, skoro i mam ci coś przekazać, nie trzymaj. Nie wiem, co to jest. Co to jest? Nie wiem, no dali mi to. O, wujek. Wujek, co jest? Chodź Bartek, zgaś to i chodź do tego, do restauracji. Nie, lepiej tam, lepiej przy ciężarówce. Tak? Tak. Ale to zjedzmy coś, ja jestem strasznie głodny, siedziałem pół dnia na komendzie. Nie, chodźmy. Siadaj do kabiny, ja to mam jedzenie. Nie, no. Siądźmy do środka. No dobra. I o co chodzi? Masz wszystkie drzwi, okna są pozamykane. No, jest zamknięte, co tak panikujesz, spokojnie. Policja mówi o wszystkich przekrętach, musimy uciekać z kraju. O twoich przekrętach? Tak. O kurwa. Życie nam się sypie. No nie napierdalaj mi przynajmniej w deskę rozdzielę. Cholera jasna, no zauważ, że... Kurwa. A ty, wujek, masz jakiś plan?